Cześć. Jest z nami tutaj Kuba. Cześć Kuba. Przywitaj się. Taki trochę niespodziewany vlog, ale myślę, że będzie ciekawy. Najważniejsze, zielonko mu vlog pierwszy, taki z akcji jakiejś. Kuba jest tak w przypadku, ale to zobaczymy jak wyjdzie. W przypadku? No głupio zabrzmiało. Kuba jest przypadkiem z nami. Zobaczymy jak się spodoba, będziemy może częściej prali. A my możemy część dalsza. Zobacz. Patrz jak Kuba, sam jedzie. Takiemu to dobrze, może jechać. Chcesz Kuba na kolana? Tutaj? Chodź. A ty masz CB radio, widzę. A Kuba? Kuba, jak mnie słychać? Słyszysz mnie, Kuba? Odpowiesz? Wstydzi się trochę, także nie wiem, zobaczymy, może się rozkręci później. Tak sobie ostatnio myślałem o tym całym tygodniu, poprzez tym, że tam mieliśmy awarię i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że to chyba przez to, że leciał nam wówczas 13 tysiąc subów. Jednak chyba pechowe i tak to jakoś się czuło wszystko. Komputer coś wariował, filmy jak widzieliście były z opóźnieniem. Teraz już myślę, że wszystko wróci do normy, ale postanowiliśmy kupić nowy komputer też. Będzie to laptop. No z pomagierem to mi trochę gorzej tutaj, ale dobra. Kupimy laptopa jakiegoś takiego dobrego, żeby dawał rady montować filmy. Filip będzie mógł wtedy nawet w kabinie ze mną. Robimy tutaj sobie coś, nagramy vloga czy jakikolwiek filmik. Film nagra, Wi-Fi oczywiście w kabinie jest, zmontuje się i można od razu rzucać na kanał. O, jak panie kierowco? Bardzo jestem mile zaskoczony aktywnością na kanale, subskrypcje, wyświetlenia, naprawdę bardzo fajnie. Serdecznie dziękuję wszystkim za to. Jest motywacja do nagrywania, tego właśnie chciałem, bo bez tego no nie wiem czy bym dalej to wszystko kontynuował. Dobrze, tak, założenie miałem takie jakieś ciche do końca 2018 roku 10 tysięcy subskrypcji. 10 już jak wiecie dawno minęło. Za no dosłownie ile nas? 2 dni myślę i skoczy 15 tysięcy. Także do końca roku jak byłoby 20, to byśmy byli bardzo szczęśliwi. Ale to już, jak tam będzie. Będzie nam bardzo miło. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Mamy jeszcze parę filmików w zanadrzu, takich do końca roku, myślę, dość ciekawych. Zobaczymy. Myślę, że się spodobają. Podsumowanie będzie na końcu. I też mamy taką niespodziankę. Na koniec roku nic nie zdradzę, co to będzie, ale będzie może no taka trochę na wesoło z humorem. Śmieszna taka produkcja, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ładnie to widzę. Plany są, ale nie wiem jak z wykonaniem będzie. A tutaj właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, jest taka czwarta A, czwarta B ziemia. Także się fajnie orze, to pód można tutaj łatwo wyregulować. Tutaj jest, był wcześniej posiany owiec. Wybujały też jest jak widać, podobnie jak ostatnio tam oraliśmy, no to już trochę czasu. To żyto po oborniku, wszystko tam orałem w rogu. A tutaj widać troszkę się już przebija suchej ziemi, już wyciągło wilgoć. Deszcze były, wtedy było fajnie, a już teraz trochę jest tej wilgoci wyciągniętej, przydałoby się znowu deszczu. Jak Kuba? Fajnie. A powiedz, głośniej może coś powiedz. Nie, wstydź się. Powiedz głośniej, tam Filip później będzie cię oglądał. A później nie tylko Filip. Filip pierwszy to zobaczy. Nie ma Filipa, to jest Kuba. Co to jest tam? Jest Ilonka, zawsze
zawsze ktoś się znajdzie. Tytuł musi być mały traktorzysta. Mały traktorzysta. Ostatnio zauważyliście spostrzegawcy, czy zauważyli w tej siódemce konika takiego zabawkowego. Też pytali w komentarzach, co to jest. To była właśnie zabawka małej traktorzystki. Kto wie, może kiedyś też gdzieś się tam pojawi. Ale zobaczymy. Ale no, szacunek za spostrzegawczość, bo ja sam nie wiedziałem, że on tam jest. Dopiero się zorientowałem po komentarzach. Pragnę spokojnie dzisiaj. Jest okazja nagrać vloga z Ilonką i z Kubą przy okazji, to już tu bardziej. Takiego czegoś nie było. Plany były inne. Plany były. Kiedy indziej. Kiedy byś samorał? Już może sam, bo ja nic nie robię. Bez nas. Nie siadaj, jak ten ciągnik samorał. To ja idę stąd. Jak tam? Fajnie. A gdzie się gazu dodaje? Wiesz czy nie? Dobrą nogą. Najważniejsze. Nie myli. Mówiłby jak nie słychać. Bardzo dobrze. Halo, halo. Oj, Kuba, puść. Nie wyszło, musimy cofnąć jeszcze raz. Zagadałam. Operator się rozproszył i co? Przecofać jeszcze raz. Ogólnie staram się robić takie poprzeczniaki zawsze, żeby opryskiwacz 21 metrów to objął, czyli no te 10-12 metrów, żeby minimum było. Wtedy jedziemy sobie opryskiwaczem na ścieżce od poprzeczniaka, bez żadnych tam hopek, wyboi i fajnie wtedy to wszystko idzie. Niektórzy widzę robią poprzeczniaki takie jakieś malutkie, skaczą później sam gdzieś tam kombajnem. Ojoj. Kombajnem kosiłem żniwa po usługach, takie były poprzeczniaki na 2,5 zrobione, później to wszystko trzeba pomijać, skakać. A tutaj też jest hektar kawałek, ma to tak, nie robię aż takich. Tym bardziej, że tu nie będzie pryskane takim opryskiwaczem dużym, bo to jest usługa. Nie wiem jaki tu będzie, jakaś 12, 10 belka. Płot utrudnia też zadanie, tu można sobie półka wystawić, trzeba tam co chwilę się poprawiać. Nie to, że jadę sobie. Wyjeżdżam tylko rewers, tył, pół do góry obrócić, zajechać od nowa, opuścić i poszedł. A tutaj trochę kombinacji, ale to mały kawałek. Czy nie wiem. W sumie się nie przyglądałem aż tak. Ale tutaj wiem, że jakoś odcina tak. Tutaj ciebie widać bardzo dobrze. Mam nadzieję, nic się chyba nie przestawiło. Nagrywamy kamerą GoPro Hero 4 Silver. Hero? Hero, ja się tak spotkałem, że zawsze Hero wszyscy mówią. Najwyżej poprawcie w komentarzach. Z angielskiego za dobry nie jestem. No to się różni. I kamerka z wyświetlaczem jest, dlatego właśnie tak ją bardzo chciałem. Upodobała mi się przez ten wyświetlacz. Kupa, czekaj. Zaczynaliśmy ogólnie od tej kamery. Jak pierwsze nagrania były właśnie z tej kamery, pierwsze filmiki, później była lustrzanka, później był dron, wiadomo. A tak w sklepie byłem właśnie, pierwszy sprzęt, tak nie wiadomo było co to będzie, jak to, czy to jest sens. Ta czwórka z wyświetlaczem była troszkę droższa, tak upodobałem sobie, tam mi doradzano, że nie trzeba, że w telefonie aplikacja jest i widać też podgląd, ale tak jakoś mówię, nie, no niech już będzie ten wyświetlacz, dziwnie tak, kamera bez wyświetlacza, ale już teraz
nie ma znaczenia, bo no, to wtedy byłoby też bez problemu, a jak robiliśmy z tej kamery zwykłe ujęcia ze statywu jakieś tam na przykład, no to telefon musiał być cały czas, aplikacja wtedy, gdyby nie było wyświetlacza, a aplikacja też bardzo baterię wyczerpuje, chwila, moment nie ma, no. Wtedy mieliśmy jedną baterię, dawaliśmy radę, teraz mamy baterii 6 albo 7, nie wiem, Filip nam zamawiał, ale dobrze, mamy wygodę chociaż. Kiedyś było kombinowanie, bo bateria się kończy, dawaj szybko, pod USB, pod radio się kombinowało, w maszynach podłączało. Kuba był malutki, jak filmiki pierwsze powstawały, już tam się cieszył, oglądał. Nadal jest malutki. No jest, ale no teraz już mówi, tylko się trochę wstydzi. Nie, Kuba? O, no takiego to ja go rzadko. Jeszcze ile, pół godziny temu to wygadany, ciczał tam coś, rysował, rozrabiał. A jaki Kuba ciągnik najlepszy jest? Holand. Zna się. No bo jeździ. A jaki kolor ma? Niebieski, tak. No, w sumie to takich małych operatorów będzie z nami we vlogach, w filmikach czasami więcej, tam będą jacyś wstępować. Ale to tam się... Kto? No, jeden już był wspomniany. Bartka kiedyś widzowie poznają, bo taki... On sam zresztą się tam u nas na komentarzach zapowiada, że on będzie vlogi robił. Podamy link do kanału. 150 chyba subów i będzie nagrywał. Tak, ma 150 subów, także jakiś link podamy właśnie w opisie. Zawsze będzie można zajrzeć. Tam część nagrywa gdzieś tam u nas. Jakieś ujęcia czasem pożyczy. Tam kolegę takiego też nagrywa. Też o nim kiedyś była mowa we vlogach. Ale ma potencjał na operatora. Kiedyś mnie zdziwił. Farminga gra. Wszystko ma opanowane, praktycznie tutaj przyciski. Wsadziłem go, chciał poorać, mówię, dobra, dawaj, tu filozofii nie ma, tyle, że kieruje sam, a obrócić wód, tempomat, zawrócić, opuścić, podnieść, ale wszystko wiedział. Starsze osoby niejednokrotnie gdzieś tam chciały się przejechać i chłopaki już nie wiedzieli, o co chodzi, motali się, a tutaj młody chłopak już wszystko wiedział. O, to mi się chce spać. Ciepło jest. Ciepło? No, mamy takie teraz jesienne lato, czy jak to nazwać. Nie pamiętam, żeby coś takiego kiedyś wcześniej było. Jest listopad. Okres letni w czasie jesiennym. Tak. Albo czas... Któryś dzień orałem normalnie w koszulce, wychodzę na dwór, tam cieplutko. Teraz już jest wieczór, która jest godzina już? Będzie 16. Telefon mam schowany. A, wyciągnę sobie. No, no, już za 3 minuty 16. Ja to zawsze strzelę na oko. Się wiele nie pomylę. Po słońcu czy po czym ja to widzę, nie wiem. Tak. Jak cień pada. Zawsze porze, z przodu nie ma na co tam się oglądać, on sam jedzie praktycznie, nie muszę do przodu w ogóle, tylko przy uroczach trzeba uważać, bo czasami się zagapię i można gdzieś tam wyjechać. Oj, już nie dużo zostało. A ja do mnie na ręce, co? Czy spasz? A ja cały czas odwrócony jeżdżę do tyłu, tak mi się podoba gdzieś jak ta ziemia się tam przewraca. Wariactwo może, ale lubię takie. Mam swoje. No, tu jest droga, to elegancko można najechać, punkt wystawić, zawrócić na dwa razy. Kuba, co robimy? Co robimy, Kuba? Kuba, a jeszcze siać trzeba przyjechać, a ty już śpisz, co ty? Nie no, na wiosnę będę tutaj siadł.
oj, tak. Dobra. Oj. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Usypia. Kołyszę w kabinie. Zawsze. Ja i byłem też, mały, też jeździłem zawsze w ciągnikach, to samo było. Tyle pojeździłem i spałem jak zabity. Co chyba? Chyba by było na tyle. Nie będziemy zanudzać tutaj taki vlog dzisiaj. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Tak? Nie, jeszcze nie. A nam tutaj widzę się aktor wykrusza jeden. To będzie spał. Aktor, to nie jest aktor. Czy on coś mi daje? Czy on ma jakąś rolę? Rolę to jest tutaj. Orkę. Rola to jest tutaj. A nie tutaj. Tutaj. Dobra. Były też pytania kiedyś w którymś vlogu. W komentarzach odnośnie obciążnika, jak jeżdżę tam z ładunkiem. W sumie to mówiłem też już przy okazji wożenia obornika. Ale naprawdę jak jadę z obciążeniem z tyłu, no to wiadomo, obciążnik jest potrzebny. A tak jak jadę z przyczepami czy z patelnią, nacisku nie ma na tylną moś, to ten obciążnik tylko utrudnia. Ten przód dobija mi tam, bardzo nie lubię z tym jeździć. Także nie stosuję. Nie pom- jestem przyzwyczajona do takiej orki. O, czwarta, a czwarta, bo średnie ziemie, w sumie lubię robić na takich właśnie. Tak teraz patrzę właśnie na obciążnik. Tu jest obciążnik dokładany z tych zwykłych ciężarków po 45 kg. Spornik był tylko domówiony i to w serwisie tam wszystko zmontowali. Ciągnik był na placu bez tuza i wszystko przyszło, było dokładane. A w tej siódemce było wszystko fabryczne. Ciągnik oryginalnie z tuzem, New Hollanda obciążnik. Tamten obciążnik jest betonowy, taki trochę bardziej cofnięty środek ciężkości. Chociaż waży, ten waży 980 kg, a tamten tonę 50. Ale takie wrażenie mam, że ten jest dużo bardziej odsunięty i chyba więcej ciąży. Ciągnik odczuwa większą wagę, pomimo że jest lżejszy, ale to nie wiem, tak mi się wydaje. No to teraz to nie będzie. Co tam widać? Kościół? Takie słońce fajne. Kościół? Czerwone takie. Zachodzi. Jak? Mamy już trochę czasu chyba. Chyba nie ma co przedłużać. Mówisz? Pomyślę. Jak decyzja? No, ewentualnie. Ewentualnie. No. Także będziemy kończyć. Dziękujemy jeszcze raz za wszystkie subskrypcje i świetlenia, bo to nas bardzo cieszy. Dużo łapek jest w górę też. Też bardzo fajna. Fajny gest. Także trzymajcie się. Cześć, do następnego vlogu. Na razie.